Zamykam posiedzenie 20. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji pana burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego, pana zastępcę burmistrza Więcborka Jacka Masztakowskiego, panią Alinę Kruk z Karni Gminy Więcbork, pana Tomasza Siekierkę, kierownika miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych. Tak jak widać, jak widzą państwo, to na naszej relacji część radnych jest połączona online, część radnych, konkretnie czterech radnych, odbywa sesję wraz ze mną na sali. Chciałam państwa poinformować, że zgodnie z ustawą, która wyszła 2 marca 2020 roku oraz z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotycząca COVID-19, jednostki samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia i inne formy działania właściwe dla tych organów i podejmować się rozstrzygnięcia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, czyli tak zwany zdalny tryb obradowania. Mamy też taki punkt zawarty w paragrafie 46 statutu gminy, który mówi, że w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ustępie drugim, czyli za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie, utrwalanie imiennego wykazu głosowania radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, a takie w tej chwili mamy, przeprowadza się głosowanie imienne polegające na odczytaniu przez przewodniczącego obrad imion i nazwisk radnych w kolejności alfabetycznej oraz ustnym podaniu przez radnego wyniku głosowania za, przeciw i wstrzymuje się, i tak też będziemy głosować. Na dzisiejszej sesji będą obowiązywały następujące zasady. Wszyscy państwo musicie mieć wyłączone mikrofony. Za chwilę odczytam obecność wszystkich radnych z listy obecności i po odczytaniu proszę o podniesienie ręki. Głosowanie, tak jak już przeczytałam, imienne będzie odczytywało się po każdej uchwale przez podniesienie ręki albo włączenie mikrofonu, przepraszam, nie podniesienie ręki, przez włączenie mikrofonu i powiedzenie za, przeciw lub wstrzymanie się. Interpelacje zgłoszone, które będą przez radnych, należy wysłać pocztą albo pocztą elektroniczną, albo osobiście wrzucić do skrzynki, która znajduje się przed urzędem. Sesja odbywać się będzie w 40-minutowych odstępach, ponieważ tak technicznie jest rozwiązany program, z którego korzystamy. Po prostu będzie ogłoszone 5 lub 10 minut przerwy w zależności od potrzeb i będziemy łączyć się z tymi, którzy są połączeni zdalnie po raz kolejny. Odczytam teraz listę obecności i na tej podstawie stwierdzę kworum. Jan Adczak. Jestem. Proszę o mikrofon. Jestem. Wojciech Janicki. Jacek Kapatek. Jestem. Beata Kopta. Jestem. Natasza Ksobiak. Jestem. Beata Liga. Jestem. Anna Łańska. Jestem. Mateusz Łański. Jestem. Brygida Mikawa. Jestem. Stanisław Piłka. Jestem. Władysław Rębelski. Henryk Szwocher. Jestem. Stanisław Werner. Jestem. Andrzej Werda. Jestem. I Dorota Wnuk. Jestem. Proszę państwa, stwierdzam na podstawie odczytania imiennie listy obecności wszystkich radnych, stwierdzam kworum na 15 radnych, obecnych 15 radnych. Porządek obrad otrzymali państwo wszyscy lub elektronicznie, lub ci radni, którzy są na sesji ze mną, zostało przedstawione im to w sposób papierowy. Nie są wniesione żadne poprawki do porządku obrad tutaj z naszej strony. Czy ktoś chciałby wnieść jakieś poprawki? Nie widzę. W takim razie porządek zostaje bez zmian. W punkcie czwartym przechodzimy do przyjęcia protokołu z 19 sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Będziemy głosowali, bardzo proszę. Głosowanie protokołu z 19 sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Jan Andrzak. Jestem za.
Wojciech Janicki. Jestem za. Jacek Kabatek. Jestem za. Beata Kopta. Jestem za. Natasza Ksobiak. Jestem za. Beata Lida. Jestem za. Anna Łańska. Jestem za. Mateusz Łański. Jestem za. Brygida Migrada. Jestem za. Stanisław Piłka. Jestem za. Władysław Dębelski. Henryk Szlochert. Jestem za. Stanisław Werner. Jestem za. Andrzej Berda. Jestem za. Dorota Wnuk. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że za przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Miejskiej głosowało 15 radnych. 15 radnych za, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przedstawię do kamery, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, widzieli. Tak przebiegało głosowanie. Przechodzimy do punktu 5. Informacja burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami. Bardzo proszę, pan burmistrz Waldemar Kuszewski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, wszyscy goście. Informacja burmistrza dotycząca pracy w okresie między sesjami, ona obejmuje, szanowni państwo, okres od 27 lutego, ponieważ pamiętacie państwo, że na poprzedniej sesji, która była naprawdę bardzo ograniczona do zadań czy działań, które były niezbędne, ten temat został pominięty, dlatego moje sprawozdanie obejmie okres od 27 lutego do 28 kwietnia 2020 roku. 27 lutego brałem udział w zebraniu sprawozdawczym sołectwa z Miłka, a następnie sołectwa Jeleń. 28 lutego brałem udział w pracach Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Nasza Kraina w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Sekundzie Ukraińskiej. Następnie uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym sołectwa Bitunia. 2 marca brałem udział w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas obrad został wybrany nowy przewodniczący konwentu. Został nim burmistrz Nakła nad Notecią, pan Sławomir Napierała. Tematy na konwencie, które zostały poruszone, to przede wszystkim temat przygotowywanej nowej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030, jak również aktualna sytuacja dotycząca ASF, jak również realizacja wdrażania programu Funduszu Dróg Samorządowych. Konwent miał miejsce w Nakle nad Notecią. Tego samego dnia uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym sołectwa Frydrykowo, a następnie sołectwa Adamowo. 3 marca brałem udział w posiedzeniu Izb Rolniczych Powiatu Sępoleńskiego. Temat, który został poruszony, to m.in. środki na budowę i renowację zbiorników retencyjnych z konkursu, który został ogłoszony już w tym roku. Jednak, żeby z tego skorzystać, trzeba mieć pełną dokumentację, czyli kiedy 3 marca zostaliśmy o tym poinformowani, jeżeli ktoś nie miał dokumentacji, to praktycznie nie było realnych szans, żeby w tym roku jeszcze złożyć wniosek na takie dofinansowanie, ale konkurs według zapewnień pracownika Urzędu Marszałkowskiego będzie ogłaszany co roku. To posiedzenie odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Sosie. Następnie uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Temat, który został poruszony, to sytuacja związana z koronawirusem. 4 marca brałem udział we mszy świętej oraz uroczystościach pogrzebowych pana Kazimierza Buławy, wieloletniego ducha OSP Więcborku oraz prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Następnie podpisałem 3 akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości gminy Więcbork w Kancelarii Notarialnej w Sępólnie Krajeńskim, a następnie brałem udział w zebraniu sprawozdawczym sołectwa Nowy Dwór w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Porzu. 5 marca brałem udział w spotkaniu podsumowującym warsztaty Dobry i Zły Dotyk realizowanych w klasach 1-3 szkół podstawowych gminy Więcbork. To podsumowanie odbyło się w Centrum Aktywności Seniora Więcborku.
Następnie uczestniczyłem w posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Temat, który był poruszony, to po raz kolejny koronawirus. 6 marca odbyło się posiedzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, na którym również ten temat został omówiony z odpowiednimi pracownikami i dyrektorami jednostek podległych. 9 marca odbyło się w gabinecie burmistrza spotkanie z panią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Iwoną Kozłowską, w sprawie umówionego spotkania na 10 marca z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie brałem udział w zebraniu sprawozdawczym sołectwa Górowatki i tego samego dnia również w tożsamym zebraniu sołectwa Zawartowo. 10 marca uczestniczyłem w spotkaniu, w którym w zastępstwie pana marszałka, ponieważ pan marszałek tego dnia został wezwany do pana wojewody kujawsko-pomorskiego w związku. Przepraszam, panie burmistrzu, ale mamy wyłączony mikrofon. Może za szybko mówiłem. Szanowni Państwo, w tym spotkaniu, tak jak mówiłem wcześniej, nie mógł wziąć udział pan marszałek, ale w jego zastępstwie była obecna dyrektor biura marszałka pani Beata Sabińska, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej pan Mirosław Graczyk, jak również naczelnik Wydziału pan Grzegorz Piątek oraz pani poseł Iwona Kozłowska. Tematy, które zostały przez nas omówione, to dalsze prace nad stesiem obwodnicy Więcborka, jak również podnieśliśmy po raz kolejny temat konieczności wykonania remontu dróg wojewódzkich na terenie gminy Więcbork, między innymi drogi 241 wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od Gabinis do Więcborka jako pierwszy etap, jak również remont skrzyżowania dróg 241 i 189 Więcborku, ponieważ przebudowa tego skrzyżowania na pewno w znacznym stopniu zmniejszy uciążliwość przejazdu samochodów ciężarowych przez nasze miasto. Tego samego dnia, zaraz po tym spotkaniu, udałem się na naradę burmistrzów i wójtów województwa kujawsko-pomorskiego z wojewodą kujawsko-pomorskim dotyczącym zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie kraju, jak również województwa kujawsko-pomorskiego. Po powrocie wziąłem również udział w spotkaniu z sołtysami gminy Więcbork zorganizowanym z okazji Dnia Sołtysa. Była to, jak co roku, doskonała okazja, aby podziękować za ich zaangażowanie oraz pracę na rzecz mieszkańców sołectw naszej gminy. To spotkanie odbyło się w restauracji pod Korową Pięknotą. 11 marca brałem udział w posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym w Sekutnie. Następnie zebranie sprawozdawczym sołectwa Bożeszkowo w Świetlicy Wiejskiej w Bożeszkowie. Uczestniczyłem w obchodach Gminnego Dnia Kobiet w sali bankietowej u pana Szylinga w Więcborku, jak również tego samego dnia złożyłem również życzenia z okazji Dnia Kobiet słuchaczkom UTW w Więcborku, Centrum Aktywności Seniora w Więcborku. I tego dnia, szanowni państwo, było to ostatnie zebranie sołeckie, które zorganizowaliśmy. Wszystkie pozostałe zebrania sołeckie, które były w planie, zostały odwołane ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną na terenie naszego kraju. 12 marca uczestniczyłem w konferencji prasowej samorządowców powiatu sępoleńskiego związanej z sytuacją epidemiczną w kraju, w powiecie oraz ograniczeniami wprowadzonymi w całym kraju. Ta konferencja miała miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sekunie Krajeńskim. 13 marca odbyła się wideokonferencja z wojewodą kujawsko-pomorskim oraz samorządowcami powiatu sępoleńskiego oraz dyrektorami miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej. Ta wideokonferencja, korzystaliśmy wtedy z uprzejmości komend powiatowych, jak również komendy wojewódzkiej policji, z ich łączy. Ta
dotyczyła sytuacji epidemicznej na terenie naszego województwa. W sobotę 14 marca w związku z bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną zwołałem posiedzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w gabinecie burmistrza w Urzędzie Miejskim Więcworku. 18 marca uczestniczyłem w wideokonferencji z wojewodą kujawsko-pomorskim, panem Mikołajem Bogdanowiczem oraz samorządowcami województwa kujawsko-pomorskiego. Oczywiście temat to koronawirus. 19 marca tożsama wideokonferencja, tym razem ze starostą sępoleńskim i samorządowcami powiatu sępoleńskiego. 24 marca brałem udział w posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Więcworku w Centrum Aktywności Seniora, a następnie uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej w Więcworku również w Centrum Aktywności Seniora. I Szanowni Państwo, z tego 24 marca przechodzimy na 7 kwietnia, kiedy uczestniczyłem we mszy świętej pożegnalnej zmarłego księdza prałata Franciszka Gabora, wieloletniego proboszcza parafii w Więcworku, w kościele parafialnym w Więcworku. 10 kwietnia razem z panią przewodniczącą Rady Miejskiej w Więcworku oraz zastępcą burmistrza złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Orła Białego, upamiętniając w ten sposób w 80. rocznicę ofiary zbrodni dokonanej przez NKWD na polskich oficerach oraz 10. rocznicę ofiary katastrofy w Smoleńsku. 28 kwietnia uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Więcborku. Szanowni Państwo, ten czas okres od 24 marca do dnia dzisiejszego. Tu już nie wymieniałem wszystkich wideokonferencji, które miały miejsce zarówno z wojewodą kujawsko-pomorskim, jak również ze starostą sępoleńskim, ponieważ tych konferencji, wideokonferencji było bardzo dużo. Były one przede wszystkim systematyczne i odpowiednio często w zależności od potrzeb i zmieniającej się sytuacji na terenie kraju, jak również powiatu sępoleńskiego. W konferencjach tych udział brali przedstawiciele zarówno służb wojewody kujawsko-pomorskiego, a w przypadku powiatu służby powiatowe, m.in. powiatowy inspektor stacji sanitarno-epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i wiele, wiele jeszcze przedstawicieli innych jednostek. W posiedzeniu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego brali udział również kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prezes gminnego OSP, jak również jeszcze wiele innych osób. I Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie na taką małą dygresję odnośnie sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. Szanowni Państwo, no nie ukrywam, że przyszło nam obecnie funkcjonować w bardzo trudnym czasie. Pierwsze dni, tygodnie związane z zagrożeniem epidemicznym stawiały przed nami kolejne nowe wyzwania związane m.in. z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy pracownikom Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, druków OSP, zabezpieczenie ich środki ochrony osobistej, co na samym początku naprawdę było bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ tych środków wszędzie brakowało. Zresztą mamy świadomość tego, że nadal rynek nasz nie jest tymi środkami nasycony. Zorganizowanie bezpiecznej wypłaty świadczeń w kasie Urzędu Miejskiego. Zorganizowanie miejsc kwarantanny dla osób powracających z zagranicy, a z różnych powodów obowiązkowej kwarantanny nie mogących odbyć w miejscu zamieszkania. Zajmowaliśmy się również zapewnieniem bezpiecznej obsługi osób znajdujących się w kwarantannie związanej z dostarczaniem żywności, niezbędnych leków, środków czystości. Zobowiązani zostaliśmy również do zapewnienia bezpiecznego systemu odbioru odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny. Współpracowaliśmy z dyrektorem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej i dyrektorami szkół w zakresie organizacji zdalnej nauki dla naszych dzieci. Skorzystaliśmy ze środków z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach tego programu i przyznanej nam kwoty 70 tysięcy zakupiliśmy 45 tabletów oraz 8 laptopów z 3-miesięcznym dostępem do internetu.
ścisła współpraca ze służbami pana wojewody, panem starostą, służbami sanitarnymi, Państwową Strażą Pożarną, policją. Szanowni Państwo, mówię o tym, ponieważ wydawałoby się, że w tej sytuacji, kiedy zostały ograniczone bezpośrednie kontakty urzędników z naszymi mieszkańcami, wydawałoby się, że w urzędzie nic się nie dzieje. Jest zgoła inaczej. W tej chwili te wszystkie procedury, które są związane z sytuacją epidemiczną, mamy już opracowane, wdrożone i one rzeczywiście działają, funkcjonują. Natomiast my pracujemy dalej, wykonujemy wszystkie należne nam obowiązki, staramy się wykonywać wszystko tak, aby rzeczywiście nasi mieszkańcy oprócz tych trudności z bezpośrednim kontaktem mogli załatwić wszystkie sprawy. I w tym miejscu pozwólcie, ale muszę to zrobić, ponieważ do tej pory nie było takiej możliwości, żeby na takim forum, ale chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, drukom OSP za ich odpowiedzialną postawę, że pomimo wielu obaw o zdrowie własne i swoich bliskich, w poczuciu odpowiedzialności realizowali wszystkie zadania, które były i są stawiane przed nimi. Wspólnie musimy zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej gminy w trosce o bezpieczny byt i w miarę normalne życie naszych mieszkańców. Pamiętać musimy, że mimo pewnych ograniczeń w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami naszej jednostki, w tym urząd, realizują wszystkie zadania, które nie zostały zawieszone na mocy rozporządzeń lub innych decyzji. Państwo, samorząd muszą działać w nowych warunkach i realizować swoje zadanie, bo życie toczy się dalej. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim tym osobom wymienionym, ale i też tym, których nie wymieniłem, za swoje zaangażowanie bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś z radnych ma pytanie? To bardzo proszę, pan radny Antczak. Panie burmistrzu, czy pan mnie słyszy teraz, czy nie? Słyszę. Panie burmistrzu, chciałbym podziękować od mieszkańców, mam podziękowanie Runowa, może nie tyle całej gminy, za te maseczki, co żeśmy dostali. I jeszcze jedna taka dygresja. Panie burmistrzu, w sklepach jest wszystko, ale ceny to są potężne. Jak rękawiczka kosztowała 50 groszy, to dzisiaj 2,50 kosztuje. Maska kosztuje 3 zł, 7 zł. Skąd te ceny się wzięły? Nie mam żadnego pojęcia. Dziękuję. Sytuacja. Bardzo dziękuję. Jeszcze bardzo proszę, pan burmistrz. Szanowni Państwo, ja również dziękowałem, ale też dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się również w szycie maseczek, w bezpłatne dostarczenie tych maseczek dla naszych mieszkańców, czyli firmie Gabibis i właścicielowi, prezesowi panu Jarczyńskiemu. Dziękuję również świetlicy środowiskowej, jak również środowiskowemu domu samopomocy. Tych organizacji jest bardzo wiele. Wiem, że gdybym chciał je wszystkie wymienić, z dużym prawdopodobieństwem mogę kogoś pominąć, ale dziękuję za tą naszą solidarność, ponieważ jeszcze raz pokazujemy, że los drugiej osoby nie jest nam obojętny i za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy jeszcze ktoś chciał zadać pytanie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Przepraszam, do punktu 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Tak, była jedna interpelacja, z tego co się orientuję. Pan burmistrz udziela odpowiedzi. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Odpowiedź na interpelację z dnia 26 lutego 2020 roku. Interpelację pana radnego Jacka Kawatka. Stosownie do paragrafu 35 ust. 5 uchwały z 2018 roku Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Więcbork
Burmistrz Więcborka informuje, że zabezpieczenie przejazdów na przepustkach umiejscowionych na drogach gminnych we wskazanych przez pana punktach zostanie wykonane do końca czerwca bieżącego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc możemy przejść do punktu 7. Panie radny, halo, panie radny, panie Jacku, nie było słychać, co pan mówi, teraz bardzo proszę. Znaczy ja dziękuję bardzo za pozytywne rozpatrzenie tej sprawy aspiracji, bo nie było wcześniej to przez tą kredę widzialną, także no, jest taka potrzeba i... Dobrze, jeszcze raz przypominam, że jak ktoś chce mówić, to proszę o podniesienie ręki, bo tak po prostu potem nie słychać. W takim razie przechodzimy do punktu 7, interpelacje radnych i zapytania radnych. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan, bardzo proszę, udzielimy głosu tym, którzy są online, czyli bardzo proszę pan radny Wanda. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, mam 4 interpelacje. Pozwolę sobie je przytoczyć. Pierwsza to jest tak, w związku z tym, iż wielu rolników nie otrzymało w wyznaczonym terminie pomocy suszowej za rok 2019. Proszę pana burmistrza, aby wyjaśnił sprawę w biurze restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Chcę powiedzieć, co się stało z naszymi pieniążkami. Tym bardziej, że gro rolników kupowało środki do produkcji rolnej na zastaw i grozi im widmo windykacji. Druga interpelacja to brzmi w ten sposób. Na terenie naszej gminy więc Wojko fizyka szuka tak zwanej wielkiej ropy bądź gazu. Przy okazji niszczy płody rolne i inne drogi. Kto poniesie koszty ich naprawy i bardzo bym prosił, żeby tą sprawę przyspieszyć, bo żeby nie doszło do pewnych tam niepotrzebnych sytuacji, gdzie ktoś sobie może uszkodzi auto, lub co inny. Trzecia interpelacja, co w związku z suszą, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda stan techniczny hydrantów na naszym terenie. No i ostatnia to jest właśnie tak odnośnie tych niektórych inwestycji. Czy nie należałoby się zastanowić o ich zdjęciu celem pomocy przedsiębiorcom i podmiotom świadczącym usługi na naszym terenie. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję panu radnemu Wendzie. Pan radny Mateusz Łański. Mam takie pytanie, panie burmistrzu, czy mniej więcej by pan był w stanie ustalić datę, kiedy dojdzie do remontu ulicy Rudowskiej, tak mniej więcej? I drugie pytanie związane z turniejem Sołec, który jest zaplanowany w Bituni na 7 czerwca. To, czy się odbędzie, ale no, zająć sobie sprawy, że raczej nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z tych panów, którzy są, bardzo proszę, pani Beatolina. Panie Przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Panie Burmistrzu, ja chciałam zapytać, czy jeżeli się odbędą egzaminy, jak odbędą ci ośmioklasistów, jak one będą w naszej gminie przygotowane? W jaki sposób? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych online chciałby zabrać głos? Ja przypominam, że te wszystkie pytania i interpelacje muszą być, pan radny Janicki, muszą być zgłoszone na piśmie, tak? Burmistrzu, ja bardzo mam pytanie od pana przewodnicza, a wcale mieszkańców Panie radny, bliżej do mikrofonu, bo nic nie słyszymy, nic. Nic nie słychać. Tak, ja nie powiem, bo ja mam tutaj kilku od pana Andrzeja Mownika, która się dobrze zna. Tak. On tutaj mówił, że już w tej sprawie kontaktował się z panem, chodzi o teraz samochód ciężarowy z Mr. Hallera, stare wszystkich mieszkańców. Prośba jego jest taka, jak to pisze tą kopię, to jest przekazy do urzędu na pana ręce. Więc prośba tego pana jest taka, że przekazy to pismo do komendanta powiatowego z prośbą o pełną odpowiedź. Tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze interpelacje lub zapytania do pana burmistrza z radnych online? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę pan radny Antczak. Panie burmistrzu, tylko takie jedno zapytanie. Rozchodzi się mi o gazyfikację Więcborka, bo widzę, że się tam coś zaczyna dziać. Może dwa słowa na ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie słyszę.
W sprawie gazyfikacji Więcborka. Co się dzieje, bo zaczyna coś nam się dziać przy tym miejscu, gdzie ma gazyfiks powstać po prostu, czy jak to będzie wyglądało? Udzielę sobie również głosu stosownie do artykułu, do paragrafu 35 ustępu 4 uchwały w sprawie uchwalenia statutu, składam interpelację o następującej treści. Zwracam się z prośbą do pana burmistrza o interwencję w Wodach Polskich, nadzór wodny Więcborku w sprawie bardzo zanieczyszczonego i niedrożnego odpływu jeziora Więcborskiego do rzeki Orla przy Tamie. Rosnąca tam trzcina i bardzo zanieczyszczony odpływ Tamy wygląda nieestetycznie, a zbierające się tam zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco przez właściciela jeziora. Czy jeszcze ktoś z radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę. W takim razie ogłaszam 5 minut przerwy. Łączymy się po przerwie. Wznawiamy obrady 20. sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Przechodzimy do punktu 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2019 rok oraz sprawozdanie z działania za 2019 rok. Bardzo proszę, pan dyrektor Tomasz Siekierka. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na mnie obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej do dnia 30 kwietnia każdego roku oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej. Dziś zapoznam Państwa z oceną zasobów sporządzoną dla naszej gminy na rok 2019. Jest to już 9 taki dokument planistyczny przygotowywany przez nas na podstawie informacji uzyskanych z miejscowego urzędu oraz jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Więcborku, a także z Powiatowego Urzędu Pracy. Dodatkowym źródłem informacji są informatyczne systemy zewnętrzne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji oraz Głównego Urzędu Statystycznego, stąd też wiele komórek w tym dokumencie zasilanych jest automatycznie. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym przedstawię Państwu także sprawozdanie z działalności naszego ośrodka w 2019 roku. A oba te dokumenty poruszają w dużej części zbieżne zagadnienia, dlatego też pozwolę sobie omówić je jednocześnie w tym punkcie. Odniosę się do kilku istotnych wskaźników. To, co udało nam się zauważyć po analizie tychże dokumentów, to na pewno zauważalny jest przypadek ilości rodzin objętych wsparciem finansowym naszego ośrodka. W ubiegłym roku było to 419 rodzin i nastąpił spadek o 13 rodzin w stosunku do roku poprzedniego. Z pewnością ma to wpływ na sukcesywny spadek wskaźnika deprywacji lokalnej. Z kolei rośnie natomiast liczba rodzin objętych wsparciem w postaci pracy socjalnej. Rośnie także liczba osób w wieku produkcyjnym korzystających z systemu wsparcia, mam tu na myśli głównie emerytów. Są to zwłaszcza osoby samotne. Rośnie także liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w ubiegłym roku. Było to 79 osób. Maleje liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, na co wpływ ma z pewnością dobrze funkcjonujący system wsparcia rodzin, czyli praca socjalna, asystent rodziny czy kierownictwo specjalistyczne. Wzrasta rokrocznie kwota wydatków związanych z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej. To jest niepokojące, ja mówię o tym Państwu właściwie przy każdej takiej okazji. Na to wpływ mają dwa czynniki. Po pierwsze, wzrastający koszt miesięcznej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz, no niestety, wzrastająca liczba osób kierowanych do domów pomocy społecznej w terenie naszej gminy. Wzrosła liczba osób korzystających ze świadczeń realizowanych przez dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych naszego ośrodka, no, głównie z powodu przyznania uprawnień do świadczenia wychowawczego, tak zwanego 500+, na każde dziecko, w tym także na pierwsze dziecko. Jak wyglądała aktywność projektowa naszego ośrodka w 2019 roku? W
projekty, które realizowaliśmy bezpośrednio, to przede wszystkim Centrum Aktywności Seniora. Projekt polegający na rozwoju oferty i zwiększeniu liczby miejsc w powołanym klubie samopomocy, czyli w klubie seniora, a także w ramach tego projektu wsparciem objęliśmy otoczenie tych osób. No nie, myślę, że nie muszę dużo mówić o działalności klubu Senior Plus. Jak Państwo wiecie, nasi seniorzy są bardzo aktywni. Dużym wsparciem również obejmujemy właśnie tę grupę z naszej gminy. Kolejny projekt to pomoc sąsiedzka w gminie Wielcbork, zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 10 osób, a 5 osób świadczy usługi na rzecz właśnie tych 10 osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia. Projekty realizowane pośrednio to program operacyjny pomoc żywnościowa. W ubiegłym roku udało nam się 53 tony żywności przekazać dla mieszkańców naszej gminy. Żywność tą pozyskaliśmy z Caritasu Bydgoszcz. Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu to bezpłatna opieka dzienna dla 5 osób niesamodzielnych. Bardzo cieszymy się, że ten projekt jest nadal realizowany, jest dla nas dużym wsparciem. Dofinansowanie do wynagrodzeń asystentów rodziny, posiłek w domu i szkole, czy też już cały projekt realizowany przez nas co roku wakacje, piknik, przyjaźń dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto miło mi poinformować, że pozytywnie został rozpatrzony nasz wniosek dotyczący programu aktywności lokalnej, który będziemy realizować od marca 2021 roku. W realizacji projektów współpracujemy z Fundacją Gospodarczą Pro-Europa, ze Stowarzyszeniem Ineta z Bydgoszczy oraz stowarzyszeniami lokalnymi, a zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Aktywnym Społecznie w Wielcborku. W 2019 roku wojewoda Kujawsko-Pomorski dwukrotnie kontrolował działalność naszego ośrodka. Były to kontrole w zakresie przeciwdziałania przemocy i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny, czyli asystentura rodziny. Obie te kontrole uzyskały ocenę pozytywną. Jak kształtują się potrzeby i plany na rok 2020? To remont i modernizacja instalacji elektrycznej jest to koniecznością z uwagi na dość częste awarie reinstalacji w budynku naszego ośrodka. Zapewnienie magazynu żywności to jest taką naszą bolączką od jakiegoś czasu i pracujemy nad tym, żeby taki magazyn zapewnić. Utworzenie mieszkań chronionych w naszej gminie. Kolejne potrzeby to likwidacja barier architektonicznych w budynku naszego ośrodka. Mam tu na myśli przede wszystkim podjazd dla osób niepełnosprawnych, ale też dla matek czy też ojców z dziećmi, którzy często z wózkami do siedziby naszego ośrodka przychodzą. Chcielibyśmy, żeby udało się wyodrębnić pokój do rozmów indywidualnych z naszymi klientami. Byłoby też dobrze, gdybyśmy mogli wyodrębnić punkt obsługi klienta. Na pewno usprawniłoby to obsługę i byłoby to korzystne dla nas, ale przede wszystkim dla naszych klientów. Przystąpienie gminy do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. To właściwie już realizujemy. Dla 6 osób niepełnosprawnych taki projekt jest realizowany. Szanowni Państwo, to jak wyglądała nasza praca w roku ubiegłym, poza tą administracyjną, zobaczycie Państwo na przygotowanym przez nas krótkim filmie, na który teraz zapraszam. Proszę Pani Przewodnicząca, jeśli można.
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak Państwo widzieliście w końcówce tego filmu, rok 2020 to rok, w którym przypada 30-lecie funkcjonowania naszego ośrodka. 10 kwietnia 1990 roku uchwałą Rady Narodowej powołany został Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez te lata ośrodek bardzo się zmienił. Zmienił się zakres usług przez nas świadczonych. O tym Państwo doskonale wiecie. Chcę, korzystając z okazji, bardzo podziękować Państwu jako radnym, panu burmistrzowi, panu zastępcy, pani skarbnik, ale też i pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy nas wspierają w tej naszej pracy, oraz jednostkom organizacyjnym, instytucjom, z którymi współpracujemy, i oczywiście organizacjom pozarządowym, bez których nasza praca pewnie byłaby dużo, dużo trudniejsza. Za Państwa wsparcie, pomoc, motywację. Szanowni Państwo, myślę, jestem pewien, że nie byłoby takiego ośrodka pomocy społecznej, gdyby nie zespół moich współpracowników. To szczególnie im dziękuję za zaangażowanie w rozwój naszej jednostki, za pracę na rzecz naszych mieszkańców i życzę im dzisiaj przede wszystkim zdrowia, ale też i satysfakcji z wykonywanej pracy, która na pewno im należy do łatwo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pani radna Natasza Cowiek. Ja przede wszystkim chciałam powiedzieć tak, że wasza praca to jest przede wszystkim misja. I dla takich zdjęć, które przed chwilą obejrzeliśmy, i filmów, i te uśmiechy na twarzach, to wielkie brawa. Oby tak dalej i wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu dla was wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie radny Antczak. Panie dyrektorze, należą się panu podziękowania, całej ekipy pana za to, co żeście zrobili. Film pokazał wszystko naprawdę coś fantastycznego. Żeby było tak dalej, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę online, nie widzę na sali, udzielę sobie głosu. Ja, panie dyrektorze, wielokrotnie panu powtarzałam, że jestem pewna podziwu dla waszej pracy, wielokrotnie uczestniczę w waszych imprezach. Nawet uśmiechałam się sama do siebie, jak tutaj oglądałam te filmy, bo pamiętałam te imprezy, w których razem z panem burmistrzem braliśmy udział. Ale tak jak powiedziała radna Natasza Ksobiak, te zdjęcia mówią same za siebie. Ci ludzie uśmiechnięci na każdym zdjęciu po prostu wyrażają całą opinię na temat waszej działalności. Także również przyłączam się do tego, że naprawdę czyńcie swoją powinność i róbcie tak dalej, a świat będzie piękniejszy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja oczywiście również chciałbym podziękować panu dyrektorowi i wszystkim jego pracownikom za wielki trud, zaangażowanie, a przede wszystkim tą wielką empatię, którą uderzacie tym wszystkim, którzy nas otaczają i którzy potrzebują naszej pomocy. Na sam początku sesji dzisiaj wspominałem również o takiej solidarności i myślę, że wasza praca jest doskonałym potwierdzeniem tego, co wcześniej mówiłem. Jesteśmy solidarni i potrafimy sobie nawzajem pomagać. Róbmy tak dalej, a świat będzie piękniejszy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeśli można podziękować pani przewodnicząca, bardzo dziękuję i chcę zapewnić o naszej ciągłej pracy. A te słowa, które usłyszeliśmy, są dla nas po prostu motywacją do dalszej pracy. Bardzo dziękuję. A ja mam jeszcze takie jedno pytanie, panie dyrektorze. Teraz w czasach tej epidemii ludzie, którzy współpracują jakby z waszymi jednostkami, dają wam ten sygnał, że po prostu nie mają gdzie się podziać i brakuje im takiej normalnej działalności, którą prowadziliście przez cały czas. Tak, rzeczywiście tak jest. Tutaj przede wszystkim mam na myśli seniorów. Jak Państwo wiecie i widzieliście, to jest bardzo duża grupa, którą tak naprawdę kilka razy w tygodniu wspieraliśmy różnymi, proponowaliśmy na nich różne działania, różne zajęcia, spotkania i im tego bardzo brakuje. Natomiast
świat się przeniósł do internetu, i więc próbujemy gdzieś tam wspierać ich, nie zapominać o nich w taki sposób, a że nasi seniorzy w dużej części korzystają, są online, więc nie ma z tym większego problemu. Niemniej jednak na pewno już ze sobą tęsknimy i oni za nami, ale my również za nimi. Natomiast, no, jak Państwo wiecie, ograniczyliśmy wsparcie osób objętych cudami opiekuńczymi, ale to już na dłuższą metę niestety nie może tak być, ponieważ te osoby bardzo potrzebują tego wsparcia. I stąd też decyzja, że od maja przywracamy usługi opiekuńcze wprawdzie w minimalnym zakresie. Tam, gdzie to jest właściwie we wszystkich środowiskach tak naprawdę, ale tam, gdzie to możliwe, to naprawdę maksymalnie w wymiarze jednej godziny dziennie, żeby te niezbędne rzeczy zrobić. No, licząc na to, że stan epidemii to szybko minie i będziemy mogli do nich wrócić, ale mamy wyrozumiałość dla ich potrzeb, oni już sami nas informują o tym, że jesteśmy im naprawdę potrzebni, więc wracamy do nich z cudami opiekuńczymi. Myślę, że to jest dla nich bardzo dobra informacja. Zresztą no, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy tego nie zrobili po tak długim czasie już. Więc tak jak mówię, wracamy i to są takie główne ze strony seniorów i tych osób objętych usługami opiekuńczymi, to są głównie ze strony tych osób są rzeczywiście sygnały, że brakuje im tego wsparcia, tej pomocy, którą na co dzień otrzymywali. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. W związku z tym, że kończy nam się czas do kolejnego połączenia, bardzo proszę, ogłaszam 5 minut przerwy i zapraszam wszystkich za 5 minut. Przechodzimy do punktu 9. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Więcbork. Bardzo proszę, pan kierownik Tomasz Michielski. Pani przewodnicząca, szanowni radni, pani goście. 2 stycznia 2020 roku do Rady Miejskiej Biskupu wpłynęło pismo prokuratury rejonowej Tucholi w zakresie uwzględnienia zastrzeżeń prokuratury w uchwale o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Więcbork. Zastrzeżenia dotyczą paragrafu związanej z uprzątaniem błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, mycia na dworzu pojazdów samochodowych, naprawy pojazdów oraz wyprowadzania transmyczy. Mając zastrzeżenia tutaj prokuratury rejonowej, przygotowaliśmy projekt uchwały, który uwzględnia te zastrzeżenia. Zostały one również zaopiniowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim i uchwałą Rady wprowadza się zmiany następującej treści. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Obowiązek uprzątania błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń schodników ułożonych wzdłuż nieruchomości właściciele nieruchomości realizują niezwłoczne usuwanie w sposób niepowodujący zakresu tych pojazdów. Paragraf 5. Mycie pojazdów samochodowych poza mieniami dozwolone jest wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów w sposób uniemożliwiający dla mieszkańców lub użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska. Paragraf 6. Jeśli chodzi o naprawy. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami i naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. I paragraf 16. Posiadacz psa zobowiązany jest podczas wyprowadzania psa na spacer do spełnienia warunków ponowania nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo publiczne. To są wszystkie zmiany, które prosi prokuratura w Tucholi o wprowadzenie. Zostały one uwzględnione i tak jak powiedziałem wcześniej, zaopiniowane pozytywnie przez Senat w Sępólnie. Proszę Państwa bardzo serdecznie o pozytywne przegłosowanie projektu uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu kierownikowi. Bardzo proszę pana przewodniczącego Władysława Rembelskiego o przedstawienie połączonych opinii. Opinii połączonych komisji, przepraszam. Przewodniczący komisji, komisja budżetowa.
Dziękuję bardzo panu Władkowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do tej uchwały jakiekolwiek? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do innego głosowania. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2020 roku, zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Więcbworku z dnia 30 października w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Więcbork. Jan Antczak. Jestem za. Wojciech Janicki. Jacek Kabatek. Jestem za. Beata Kopta. Jestem za. Natasza Ksobiak. Jestem za. Beata Lida. Jestem za. Anna Łańska. Jestem za. Mateusz Łański. Jestem za. Brygida Mikawa. Jestem za. Stanisław Piłka. Jestem za. Władysław Rębelski. Jestem za. Henryk Szwoher. Henryk Szwobert. Jestem za. Stanisław Wedner. Jestem za. Andrzej Benda. Jestem za. Dorota Wnuk. Jestem za. Uchwała, nad którą przed chwilą głosowaliśmy, została podjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za 14, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Bardzo proszę dla państwa, którzy oglądają w tej chwili. W taki sposób wygląda głosowanie imienne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Przechodzimy do punktu 9. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Więcbork. Bardzo proszę, pan Jacek Możdakowski, zastępca burmistrza. Pani przewodnicząca, szanowni radni, uchwała to jest uchwała Rady Miejskiej Więcbork z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Więcbork. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie prawo wodne 2017 roku. Rada gminy do 20 maja ma obowiązek określić wykaz starej kąpieli na terenie danej gminy oraz określić sezon kąpielowy. Organizatorem kąpieliska Państwowy Wielkopolski Urząd Miejski w Więcborku. Sezon kąpielowy został określony, zaproponowany od 27 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku, czyli w okresie trwania wakacji. Uchwała, którą Państwu przedstawiam, jest prawem miejscowym, a więc dla swojej ważności wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wszystkie niezbędne uzgodnienia, jeżeli chodzi o to kąpielisko, zostały podzielone. Uchwała została również pozytywnie zaopiniowana przez organy do tego uprawnione, czyli powiatowy inspektora sanitarny w Centrum Krajeńskim, właściciel wód jeziora, czyli Wody Polskie oraz wojewódzki inspektora ochrony środowiska. Żaden z tych organów nie jest zastrzeżeń, zatem uchwała może zostać przedmiotowana w takiej formie, jaki Państwo otrzymali. Pozostałe rzeczy zostały omówione na komisji, zatem cały rozbiegu dojścia do tej uchwały nie będę teraz omawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Bardzo proszę pana przewodniczącego połączonych komisji o przedstawienie opinii. Bardzo proszę pana przewodniczącego połączonych komisji o przedstawienie opinii. Przyłączę komisję jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane wszyscy wiadomości. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są pytania do tej uchwały? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej Więcbork z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Więcbork. Jan Antczak. Jestem za. Wojciech Janicki. Za. Jacek Kabatek. Jestem za. Beata Kopta. Jestem za. Natasza Ksobiek. Jestem
Jestem za. Tak, no musi świecić pan cały czas. Beata Lida. Jestem za. Anna Łańska. Jestem za. Mateusz Łański. Jestem za. Brygida Migawa. Jestem za. Stanisław Piłka. Jestem za. Władysław Dębelski. Jestem za. Henryk Szlochet. Jestem za. Stanisław Werner. Jestem za. Andrzej Benda. Jestem za. Dorota Wnuk. Jestem za. Ogłaszam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 11. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy jeziorze Konicznym z miejscowości Dubca. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonów. Bardzo proszę, pan Jacek Oszczakowski, zastępca burmistrza. Wypadkową tego, co już w naszym budżecie na ten
rok zostało uchwalone. A mianowicie, tak jak myślę, Państwo doskonale pamiętają, w dziale 010 w paragrafie 601 mamy zaplanowaną kwotę 150 tysięcy właśnie na zwiększenie udziału w ZBK. I zgodnie z planem środki te mają być przeznaczone na budowę wodociągu wersji Bitunia. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Połączonych Komisji o przedstawienie opinii. Przedstawiony projekt przez Panią Skarbnik został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Połączone Komisje. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań do tej uchwały. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z OO z siedzibą w Więcborku. Jan Antczak. Jestem za. Wojciech Janicki. Jestem za. Jacek Kawałek. Jestem za. Beata Kopta. Jestem za. Natasza Ksobiak. Jestem za. Beata Lida. Jestem za. Anna Łańska. Jestem za. Mateusz Łański. Jestem za. Brygida Migrawa. Jestem za. Stanisław Piłka. Jestem za. Władysław Rębelski. Jestem za. Henryk Szwochek. Jestem za. Stanisław Werner. Jestem za. Andrzej Benda. Również jestem za. Dorota Wnuk. Jestem za. Głosowało 15 radnych. Za 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Panie Przewodniczący, to nic nie daje, że Pani pokazuje, bo my i tak tego nie widzimy. A ja nie pokazuję dla Państwa, tylko dla ludzi, mieszkańców, którzy naszą sesję oglądają. Przechodzimy w takim razie do punktu 13. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, natomiast ten projekt uchwały, tak jak mają Państwo napisane, ma dotyczyć przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy właśnie są płatnikami tego podatku na terenie gminy Więcbork, a których płynność finansowa uległa pogorszeniu właśnie w związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii koronawirusa, jaka aktualnie jest na terenie naszej, czy na terenie Polski. I praktycznie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która została uchwalona 31 marca 2020 roku, a weszła w życie 1 kwietnia, umożliwia organom podatkowym, bo i oczywiście Rada Miejska podejmie taką uchwałę, umożliwia organom podatkowym przesunięcie terminu płatności rat podatku, które przypadają do płacenia na kwiecień, maj i czerwiec. Daje tutaj możliwość przesunięcia płatności tych rat do końca września 2020 roku. Jest to właśnie forma pomocy dla właśnie przedsiębiorców, którym ta płynność finansowa w związku z epidemią COVID uległa pogorszeniu. W związku z tym, iż uchwałę podejmujemy, znaczy, jeżeli oczywiście taką wolę Państwo wyrażą, w związku z tym, że ta uchwała może być podjęta, czy będzie podjęta w dniu dzisiejszym, w treści uchwały proponujemy przesunięcie terminu płatności rat, które będą przypadały, jeżeli chodzi o osoby prawne, do płacenia na maj i czerwiec, a tutaj jest propozycja przesunięcia ich do 30 września. Natomiast jeżeli chodzi o osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, tutaj w okresie, w którym
jest podjęty tutaj tą delegacją ustawową. Jest tutaj, w związku z tym ta delegacja dotyczy tylko raty, która przypada do płacenia do 15 maja bieżącego roku. I tutaj też jest propozycja, aby tą płatność przesunąć do 30 września 2020 roku. No, tak jak tutaj wspomniałam wcześniej, warunkiem jest skorzystania z tej pomocy jest zgłoszenie, iż uległa właśnie pogorszeniu płynność finansowa właśnie w związku z epidemią COVID-19. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Połączonych Komisji o przedstawienie opinii. Trzy połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przed chwilą przedstawiony projekt uchwały. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Jan Antczak. Jestem za. Wojciech Janicki. Za. Jacek Krawatek. Jestem za. Beata Kopta. Jestem za. Natasza Ksobiak. Jestem za. Beata Lida. Jestem za. Anna Łańska. Jestem za. Mateusz Łański. Jestem za. Brygita Nikawa. Jestem za. Stanisław Piłka. Jestem za. Władysław Dębelski. Jestem za. Henryk Szkowet. Jestem za. Stanisław Werner. Jestem za. Andrzej Benda. Jestem za. Dorota Wnuk. Jestem za. Głosowało 15 radnych, za 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego, 14 punktu. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Udzielę sobie głosu w związku z tym, że zbliża się termin składania oświadczeń majątkowych. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, bardzo proszę o złożenie oświadczenia majątkowego. A jednocześnie chciałam Państwa poinformować, że zgodnie z ustawą, która weszła dotycząca COVID, oświadczenie możemy składać do końca maja, ale mam taką propozycję, żeby to zrobić w ustawowym terminie i przynajmniej będziemy mieli to wszyscy z głowy. Czy jest jeszcze jakaś informacja? Ktoś by chciał zabrać głos? Może ja. To poproszę najpierw Pana Stanisława Wegnera, tylko proszę włączyć mikrofon i mówić dokładnie, bo ci, którzy są online, nie będą nas słyszeć, dobrze? Ja mam prośbę do Pana Burmistrza. Kilkakrotnie już rozmawiali o tych przejeżdżających samochodach na Halera i blokowaniu ulicy na te przejazdy. Mówi się o składkach na samochody, na sztandary, a opinia mieszkańców, zwłaszcza Halera i tej ulicy Szaleckiej, jest negatywna. Policja żąda od nas pieniędzy, a sama tak szczerze mówiąc, no, nie za bardzo się przekonała do tej pracy. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Pan Radny Gawatek. To może na to pytanie dotyczące organizacji sesji i absolutorium odpowiem ja, a na to pierwsze pytanie Pana Radnego Wegnera odpowie Pan Burmistrz. No prawdopodobnie sesje będą odbywały się tak jak do tej pory. No dzisiaj mamy pierwsze koty zamknięte, myślę, że nawet dosyć dobrze nam to poszło, więc myślę, że po prostu no, będziemy musieli przyjąć taki system funkcjonowania, jeżeli się nie zmienią oczywiście jakieś obostrzenia, bo ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i może to się zmienić. W tej chwili jest tak, że na 15 metrów może przebywać tylko jedna osoba, więc my tego przestrzegamy. A jak to będzie do końca maja, bo do końca maja też jest absolutorem i też o raport o stanie gminy, no to
zadecydujemy po prostu, jak przyjdzie na to czas. Ale myślę, że te sesje, które się odbywają w ten sposób, no wszyscy sobie w ten sposób radzą, więc myślę, że też będziemy musieli sobie w ten sposób poradzić. Jeżeli będzie inna możliwość, będziemy mogli się spotkać wszyscy razem i sesja będzie mogła odbywać się face to face, więc ja myślę, że no wtedy taka się sesja odbędzie, a jeżeli nie, no to w taki sposób jak do tej pory. Pani Przewodnicząca, powie mówię o komisję rewizyjną, czy to też w ten sposób? No, będzie prawdopodobnie, wszystkie komisje będą też musiały się odbywać. Będą to trochę wcześniej myślę się. Tak, no ale no, prawdopodobnie będziemy musieli to odbywać wszystko online, tak myślę. A jak to będzie w praktyce, no to będziemy po prostu dogrywać to gdzieś tam poza sesją. Bardzo proszę panie burmistrzu odpowiedź na zapytanie pana radnego Wagnera. Będzie pan udzielał w tej chwili odpowiedzi, tak? Tak, jeżeli można. Pani przewodnicząca, oczywiście tak jak pan radny Stanisław Wagner wspominał, rozmawialiśmy wielokrotnie na tym i te nasze rozmowy miały przełożenie również na rozmowy zarówno z panem komendantem policji, jak również z kierownikiem posterunku. Na dobre tego wszystkiego, niejako już odnosząc się też do interpelacji zgłoszonej przez pana radnego Wojciecha Janickiego, powiem państwu więcej. 30, dokładnie 4 lutego do Urzędu Miejskiego w Więcborku, do burmistrza Więcborka wpłynęło pismo pana Andrzeja Młodzika, które również podnosiło temat przejazdu samochodów ciężarowych przez miasto niezgodnie z istniejącą organizacją ruchu. To pismo 12 lutego zostało przekazane do pana komendanta powiatowego policji. No i niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy ani my, ani pan Młodzik nie otrzymał na to pismo odpowiedzi. Niemniej jednak oczywiście będę się dalej kontaktował z panem komendantem, ale no, ciężko bronić tutaj, znaleźć jakieś argumenty, jeżeli rzeczywiście tutaj nasi mieszkańcy, jak również radni zgłaszają takie problemy, które nie do końca są rozwiązywane przez służby do tego powołane. Bardzo dziękuję. Odpowiedź została udzielona. Rozumiem. Bardzo proszę, pan radny Łański. Panie burmistrzu, czy by była szansa, żeby pan mi już teraz tak mniej więcej wstępnie odpowiedział na moje pytania, bo zdaję sobie sprawę, że odpowiedź padnie na przyszłej sesji. Znaczy odpowiedź dostanie pan, otrzyma pan wcześniej, bo w ciągu 14 dni, jak dobrze pamiętam, takie odpowiedzi zawsze zgodnie z literą prawa udzielamy. Natomiast na pewno jeżeli chodzi o kwestię ulicy Równowskiej w Dziedzinie, jestem w stanie panu powiedzieć, kiedy rozpoczął się pracę. Natomiast na pewno mogę panu powiedzieć, że został ogłoszony przetarg na wykonanie tych prac. Termin składania ofert mija 12 maja, czyli tego dnia oferty, które wpłyną, nastąpi otwarcie ofert. Wiadomo, że cała procedura weryfikacji w przypadku prawa zamówień publicznych, które nas obowiązuje w tej sytuacji również, no, trwa, ale w każdym razie mniej więcej około miesiąca od tego czasu można spodziewać się, jeżeli wpłyną oferty, które nie przekraczają środków, które mamy zapewnione w budżecie, że będziemy mogli rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę, czyli mamy gdzieś połowę czerwca. Myślę, że do końca czerwca mam taką nadzieję, że uda nam się podpisać umowę, jak również przekazać plac budowy. Natomiast jeżeli chodzi o drugi sąd, no ciężko mi w tej chwili przesądzać, ale wszystko na dzień dzisiejszy, aktualna sytuacja raczej przemawia za tym, że taki turniej nie będzie się odbyć. Oczywiście będziemy tutaj z odpowiednimi osobami też w kontakcie, ale mówię, na dzień dzisiejszy ciężko znaleźć przesłankę do tego, żeby móc odpowiedzieć pozytywnie, że taki turniej będzie mógł się odbyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Rozumiem, że więcej pytań nie ma. Bardzo proszę. 5:51. Wysoka Rado, jeżeli można, to chciałbym jeszcze tylko dopowiedzieć kilka istotnych informacji też, bo tutaj
tutaj pan radny Andrzej Benda mówił o być może ograniczeniu części inwestycji. Ja stoję na stanowisku, że jeżeli jest możliwość zrealizowania tych inwestycji, pamiętać musimy, że większość tych inwestycji to są inwestycje, które są oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat. Część z tych inwestycji również jest współfinansowana ze środków zewnętrznych, patrz środki w ramach RPO, środki na rewitalizację, jak również środki, które otrzymaliśmy. Bynajmniej jest już decyzja, jeżeli chodzi o środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Szanowni Państwo, no rezygnując z tych inwestycji jest tożsama z rezygnacji środków zewnętrznych, a co za tym idzie w przyszłości inwestycje te zrealizować byśmy musieli w całości z naszych środków. Dlatego uważam, że jeżeli sytuacja pozwoli, oczywiście wszystko na bieżąco kontrolujemy, ale w większości będziemy chcieli te inwestycje w miarę możliwości organizować. Powiem Państwu więcej, że na dzień dzisiejszy mamy już rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na Centrum Aktywności Lokalnej, czyli Kościół na ulicy Rybackiej. Jest już umowa, jest wyłoniony wykonawca, jest to przedsiębiorstwo budowlane Insztek pana Andrzeja Kobusa z Sępólna Krajeńskiego. Termin wykonania tych prac do 15 grudnia 2020 roku. Jesteśmy już również po otwarciu ofert z przetargu na zadanie dotyczące remontu drogi. Kolejny etap ulicy Dworcowej w Więcborku. Tu na to zadanie wpłynęło 6 ofert, gdzie najniższa oferta, która została złożona na 131 tysięcy złotych, ale tu akurat ten optymizm z naszej strony okazał się zbyt wczesny, ponieważ okazało się, że oferent złożył zbyt późno wadę. Wadę wpłynęło po terminie składania ofert i ta oferta zostaje odrzucona. Następna oferta, która została złożona, to przez firmę Boldruk Drawsko-Pomorskie S.A. Wartość 150 tysięcy złotych. Ja oczywiście w tej chwili zaokrąglam te kwoty. Kolejnym przetargiem, gdzie jesteśmy również po otwarciu ofert, jest remont ulicy Słonecznej. Przepraszam panie burmistrzu, ja mam tylko takie pytanie. Czy pan potrzebuje więcej czasu, bo zostały nam 2 minuty? Nie, dobra, postaram się zwrócić. Już widzę 2:45 pozostało. Drugie to otwarcie ofert to jest remont drogi ulicy Słonecznej w Innsborku, gdzie wpłynęło 7 ofert. Najniższa oferta opiewa na 190, niespełna 4 tysiące złotych. I kolejna rzecz to jest kwestia budowa sieci kanalizacji deszczowej we wsi Runowo-Krańskiej. Tam też mieszkańcy już od wielu lat czekają na tą inwestycję, gdzie wpłynęło 11 ofert. Najniższa oferta opiewa na kwotę 129 tysięcy złotych. I tak jak mówiłem, czekamy w tej chwili na składanie ofert na ulicę Runowską. Bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie 20. sesji Rady Miejskiej w Więcborku.